Dzisiaj same czasie czwórki. niestabilności, w jakim znajduje się Unia Europejska, V4. Dzisiaj same wydaje się, że czwórki. priorytetem jest szukanie kwestii, które łączą te już tylko 27 państw członkowskich, niż omawianie bez końca problemów, które dzielą, na które tak naprawdę nie znajdzie się w ciągu następnych kilku miesięcy konstruktywnego rozwiązania. Czyli mówi pan teraz o tym, że właściwie można powiedzieć tak, w ten sposób, to znaczy to, co Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych, mówi, to jest na dobrą sprawę nuta, która się gdzieś tam sprawdzi w Europie, dlatego że ten pomysł relokacji w zasadzie już umarł. I trudno to powiedzieć. Ja, szczerze mówiąc, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o kwestie uchodźców. Niemcy cały czas naciskają na to, żeby ta kwestia była dalej omawiana, jeżeli chodzi o szefów państw i rządów, ale występuje tutaj ogromny opór ze strony państw Europy Środkowej, w szczególności Węgier, które, przypomnijmy, organizują na ten temat referendum, który wiadomo, jak się zakończy. I Viktor Orban będzie miał tutaj poważny argument mówiący, że oto nasi obywatele wydzieli się przeciwko. Więc jest to kwestia dosyć kontrowersyjna i nie wydaje mi się, że w tej kwestii, tą kwestię można było doprowadzić do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania, ale także trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście przyjęcie tych kilku tysięcy uchodźców z drugiej strony byłoby jakimś tam strasznym problemem dla Polski, czy na przykład, nie wiem, zachwiałoby tożsamością kulturową i narodową naszego państwa. Jeśli tak, to trzeba by się nad tą tożsamością głębiej po prostu zastanowić. Musi być niewiele warta, jeżeli łatwo ją zachwiać. A odnosząc się do samej jakby sytuacji Polski w Unii Europejskiej, po 15 w Parlamencie Europejskim rozpocznie się debata na temat sytuacji w Polsce i wpływu na prawa człowieka. Jak pan sądzi, to będzie znacząca debata? Tego rodzaju debaty mają potem przełożenie na pozycję i na postrzeganie krajów Unii Europejskiej? Czy to są w zasadzie też takie ruchy pozorowane trochę? Wizerunkowo oczywiście ta debata ma znaczenie, gdyż Polska jest kojarzona jako państwo, które rzeczywiście ma jakieś problemy wewnętrzne, jeżeli chodzi o sprawy okołokonstytucyjne, ale kwestia tej unijnej procedury ochrony praworządności to jest taka strzelba, która wisi na tej ścianie i wiadomo, że ta strzelba nie wypali. Ta procedura nie doprowadzi do zmiany stanowiska polskiego rządu, więc tak naprawdę będzie miało tylko znaczenie takie, że napsuje wiele krwi między Brukselą a Warszawą, także będzie miała poważne straty wizerunkowe dla Polski, a poza tym nic większego tutaj nie przyniesie. Ja jeszcze dodam tylko jedno, że poza takimi kwestiami wielkiej polityki typu kwestia oceny Komisji Europejskiej i praworządności w Polsce, szczytu w Bratysławie, dzieją się na szczeblu technicznym normalne rzeczy. Dzisiaj na przykład Komisja Europejska ogłosi przegląd unijnego budżetu, który ma ogromne znaczenie dla Polski. Tutaj Polska na przykład bardzo umiejętnie przygotowała stanowisko państw strefy, państw Wyszehradu. Tam widać mocną polską rękę w tym stanowisku i okazuje się, że można prowadzić efektywną, skuteczną politykę europejską pod warunkiem, że nie miesza się w to polityki partyjnej. Dziękuję bardzo. Dr Paweł Tokarski z Niemieckiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Bezpieczeństwa był z nami. Program przygotowała Olga Tanajewska, realizował Adam Szura i jest 14:36. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Bezpieczna i tania energia dla wszystkich. To fragment programu Partii Nowoczesna. Brzmi to oczywiście świetnie, ale jak to osiągnąć? O to m.in. zapytamy w dzisiejszym wydaniu programu Post Factum. Post Factum. Zaczynamy jak zwykle po godzinie 18:00. Paweł Sulik, zapraszam. Reklama.
Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspirit 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych owczyli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Miesięcznik Avanti oraz serwis Avanti 24 zapraszają na pierwszą edycję plebiscytu Top Avanti 2016. Zgłoś swój produkt w jednej z 11 kategorii. Odzież, bielizna, akcesoria, obuwie, biżuteria, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki do włosów, zapach, kosmetyki apteczne lub młoda marka w internecie. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zostań liderem w swojej branży. Szczegóły na www.avanti24.pl /topavanti2016. Powinna być wspaniała reklam i jaśnie do wszystkich ludzi. No zgadzam się. Skoro skóry czy język. Bo miałam pewne wątpliwości właśnie, o co panu chodzi, słuchając pana całej wypowiedzi. To pod tym się podpisuje. No właśnie tak powinno być. Uważam, natomiast wina tkwi w tym, że coraz gorzej jest młodzież uczona, coraz gorzej, coraz mniej ma wiedzy, coraz mniej uczy się. Natomiast pewne organizacje czy partie w Polsce są dopuszczane takie, które poza granicami kraju nie miałyby prawa istnieć, na przykład w Niemczech. W Niemczech nie ma żadnej partii o profilu nazistowskim czy zbliżonym. Tam symbol swastyki jest bardziej zabroniony niż w Polsce. U nas jest tolerancja zbyt wielka i z punktu widzenia prawa, i z punktu widzenia wykształcenia. Panie Zbigniewie, goście programu z uwagą pana wysłuchali. Może usłyszymy teraz, co powiedzą o pana, no odniosą się do pana słów, ale na razie jeszcze mamy, widzę, kolejny telefon, więc dziękuję panu, proszę z nami pozostać. Nie, jesteśmy połączeni z Igorem Krajnowym, z rzecznikiem prasowym Zarządu Transportu Miejskiego, bo to jest też ważny wątek w naszej audycji, żeby się dowiedzieć, czy ludzie mogą w ogóle bezpiecznie podróżować warszawskimi tramwajami, autobusami i metrem. Panie Igorze, jesteśmy... Małopolic. Się? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Mało jest polic. Rozmawiamy nie tyle o bezpieczeństwie w tramwajach i autobusach, ile o tej sprawie, która jest u podłoża tych ostatnich incydentów. Ale bardzo bym chciała, żeby pan powiedział, czy aktualnie wiadomo na przykład, czy ustalono tożsamość osoby, która napadła na pana profesora w warszawskim tramwaju, czy tego się nie udało zrobić? Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja warszawska i niestety nie jestem w stanie powiedzieć, czy udało się tego sprawcę namierzyć. Czy można było takiej sytuacji uniknąć? Czy to raczej było nie do uniknięcia, jeśli ktoś na kogoś nagle napada w ten sposób, że zaczyna go bić? Na takie pytanie bardzo ciężko jest odpowiedzieć. No właśnie, jest tak ciężka sytuacja. Tak. Nigdy nie wiadomo, co takiego napastnika może rozsierdzić, co może go zburzyć do tego, żeby... O ściganiu mówimy, nie o rozsierdzeniu. Nie rozsierdzaniu. ...fizycznej wobec drugiego pasażera. W tym przypadku wiadomo, że chodziło o to, że pan profesor rozmawiał ze swoim towarzyszem po niemiecku, ale kto mógł przewidzieć, że akurat brzmienie języka niemieckiego tak tego człowieka w tramwaju rozsierdzi? Moim zdaniem takich sytuacji nie da się do końca przewidzieć. Państwo przecież prowadzą taką kampanię we wszystkich środkach komunikacji miejskiej. Bądź życzliwym pasażerem zamiast monsterem, prawda? I ludzie to widzą na tych tablicach, ale to nie ma żadnego wpływu najmniejszego na tego typu zachowania, jak się okazuje. Mamy kampanię rzeczywiście skierowaną do pasażerów komunikacji miejskiej, która zachęca do takich zachowań życzliwych dla innych podróżnych, tak żeby po prostu każdemu w tej przestrzeni komunikacyjnej się jak najlepiej przebywało i podróżowało.
nas chyba uspokoiła taka informacja, kiedy byśmy usłyszeli od pana, że w przypadku jakiejś agresji jednego pasażera w stosunku do drugiego, no, możemy liczyć na natychmiastową reakcję, czy motorniczego, czy kierowcy, czy... A jaki to Polak głupi, on myślał, że on Niemca zaatakował, on Polaka zaatakował, swój swego. Działania. Więc myślę, że tutaj też jest duża odpowiedzialność na pasażerach. Jakby, no nie wymagamy od nich, żeby byli bohaterami, ale żeby reagowali, powinni, tak? Przynajmniej powinni zareagować, powiadamiając czy motorniczego, czy kierowcę, tak żeby on miał możliwość wezwania pomocy, ponieważ w każdym pojeździe obecnie funkcjonuje system łączności alarmowej i po naciśnięciu guzika alarmowego automatycznie jakby centrala nadzór ruchu uzyskuje nasłuch na to wszystko, co się dzieje w kabinie. I nawet jeśli jest jakieś zagrożenie, to powiedzmy ten agresor czy napastnik nawet nie wie, że w tym momencie ktoś tam z zewnątrz, z centrali ruchu ma możliwość podsłuchu tego, co się dzieje. I wtedy taka osoba z tego nadzoru jakby podejmuje decyzję w oparciu o to, co słyszy, czy wezwać na miejsce policję, czy straż miejską, w celu udzielania pomocy, czy też być może jakieś służby medyczne. Ważne jeszcze jest to, że w przypadku autobusów w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia kierowca ma możliwość samowolnej zmiany trasy i podjechania na przykład pod najbliższy posterunek policji, straży miejskiej, czy nawet pod placówkę służby zdrowia, jeśli istnieje taka konieczność. Czyli zwraca pan uwagę na to, żebyśmy wszyscy byli tutaj jednakowo czujni i solidarni w takiej sytuacji, gdy ktoś na kogoś napada i natychmiast dawali o tym znać temu, kto prowadzi taki pojazd. Tak, tak, oczywiście, ponieważ to obarczanie tylko i wyłącznie prowadzącego pojazd z całą odpowiedzialnością za zajście nie do końca jakby jest uprawnione, ponieważ sami też powinniśmy tutaj wykazywać się jakąś taką solidarnością i nie dawać przyzwolenia. Kierowca nie widział tego. Jeśli ktoś na przykład się boi, powiedzmy, otwarcie zareagować, czy otwarcie wezwać pomoc, może to zrobić również w miarę dyskretnie, wysyłając SMS-a do Straży Miejskiej. Istnieje taka możliwość od kilku lat w warszawskiej komunikacji miejskiej. W każdym pojeździe są naklejki z numerem interwencyjnym Straży Miejskiej i po wysłaniu SMS-a Straż Miejska po prostu podejmuje interwencję. No właśnie. Warto o tym wszystkim wiedzieć, tak? Ten incydent w metrze skończył się o tyle dobrze, że jednak tam zareagowali pracownik metra, a także pasażer i wyprowadzono tego agresywnego pasażera z tego wagonu. I to jest właśnie przykład takiej pozytywnej postawy, która tak powinna się stać normą w takich sytuacjach. Proszę Państwa, my zdajemy sobie sprawę z tego, że tego typu zachowania mogą mieć miejsce nie tylko w środkach komunikacji miejskiej. To się może zdarzyć na ulicy, w sklepie czy w parku, prawda? I tutaj wracam już do rozmowy z gośćmi w studiu. Panu bardzo serdecznie dziękuję za udział w programie. Igor Krajnow, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, był gościem naszym telefonicznym. No właśnie, wszędzie możemy mieć do czynienia z agresją na tle rasowym. Niestety ta agresja jest też bardzo intensywnie w Polsce manifestowana. Mam tutaj na myśli przechodzące od znowu nie tylko od kilkunastu miesięcy, ale od wielu lat skrajnie prawicowe marsze organizowane przez ruchy, które się wprost odwołują do przemocy, do tej przemocy wobec innych, tak zwanych innych nawołują. Taki przykład z Lublina, jednej z wielu manifestacji, która się przetoczyła przez Polskę w ostatnim czasie. Przykład z zeszłego roku. Manifestacja zorganizowana przez Obóz Narodowo-Radykalny, podczas której jej uczestnicy skandowali m.in. cała Polska śpiewa z nami, wyp z uchodźcami, przekleństwo, i znajdzie się kij na islamski ryj. I takie manifestacje, tego typu przemarsze, ochraniane przez policję, zgłaszane do władz miasta, uznawane za legalne, ich były dziesiątki. W tej konkretnej... One nie powinny być uznawane za legalne, zdaniem państwa. Zdecydowanie nie. W tej konkretnej sprawie prokuratura prowadziła postępowanie, które zostało umorzone ze względu na niewykrycie sprawców. I to jest tylko jeden przykład tego, że manifestowanie takich haseł, eksponowanie rasistowskich symboli pozostaje właściwie bezkarne. No właśnie, i tu możemy mieć pretensje do tak zwanego państwa, które pozwala, daje zgodę na tego typu manifestacje i tego typu demonstracje, po których możemy się spodziewać tego typu haseł napisanych czy skandowanych przez tłum.
Tak, i to jest przerażające. Jest znany przykład uznania swastyki za hinduski symbol szczęścia, tak? Natomiast znowu w ostatnich latach, czy w ostatnim czasie mamy... Czy ktoś się daje nabrać na to w Polsce? Jest pytanie. Decyzja prokuratury o umorzeniu śledztwa, ponieważ swastyka to hinduski symbol szczęścia. Proszę Państwa, mamy telefon, przepraszam, przerwę Panu, bo znowu może słuchacz mieć żal, że nie zdążył się wypowiedzieć. Panie Wojciechu, dzień dobry, tak? Witam Pana. Dzień dobry. Ja dzwonię, właściwie zostało już dosyć dużo powiedziane o tym, co prokuratora myśli, co myślą ludzie na ulicy, jak dzwonić, jak się zachowywać w tramwaju. Ja chciałbym zwrócić uwagę na taki pewien aspekt tej sprawy, o którym jakoś nikt dotąd nie mówi, nie słyszałem, żeby mówił. A to jest mianowicie, że tak powiem, komercjalny aspekt tej sprawy. Żeby przedstawić, o co chodzi, chciałbym przypomnieć, że w pewnym mieście uniwersyteckim, tam pani mówiła, ktoś wspominał o tym, jak są traktowani studenci w Białymstoku, obcokrajowcy, w pewnym mieście uniwersyteckim uniwersytet rozpoczął bardzo duży program dla obcokrajowców i przyjechało około 1000 studentów z południowej Arabii, Saudi Arabia. Ten program był warty dla miasta, według mojej oceny, proszę około 200 do 200. Ale przepraszam, to w Polsce? Tak, w Polsce. A w jakim mieście? Proszę? W jakim mieście? No, to jest takie miasto, wie pan, w regionie, gdzie podobno jest bardzo duże bezrobocie, które... Ale konkretnie, wie pan, o co... Tak? W mieście Olsztynie. Okay, ja podejrzewam, że takich miejsc jest więcej w Polsce. W każdym bądź razie, to był bardzo udany program był bardzo udany. Przez prawie ponad rok czasu ci ludzie, którzy przyjechali, nie było tam żadnych problemów, nikt nie kradł, nikt nikogo nie pobił. Jak on się uczy, to tam jest, powiedzmy, zupełnie inna sprawa. W każdym razie dla miasta to była kwestia około 220 milionów złotych rocznie i ten program miał rosnąć. Wskutek kilku napadów na tych ludzi, napadów, które skończyły się procesem i tam skazaniem jakiegoś tam winnego. Proszę szybko zmierzać do puenty. Ci ludzie zniknęli z miasta. Ile traci na przykład Warszawa na tym, że teraz część turystów z Niemiec będzie się zastanawiała, czy przyjechać na te zawody, o których tam wspomniano. Ile stracimy na tym, że turyści z Rosji będą się zastanawiać, czy nie potraktuje się ich tak, jak w czasie innych zawodów, prawda, gdzie musieli uciekać i gdzie policja niespecjalnie im pomagała. Takich wypadków jest bardzo dużo i biznes polski na ten temat milczy. Tak jak u ruskich. A milczy dlatego, że to nie są ludzie, którzy są, to dla nich, wie pani, empatia, która jest konieczna w biznesie, to nie jest coś takiego, co jest dla tych ludzi wartością. Panie Wojciechu, tak? Dziękuję panu już za udział w programie. Oczywiście. Co chwila nowe wątki tutaj się nam pojawiają w audycji. Tak, no chciałbym tylko powiedzieć jeszcze na koniec, że powinniśmy się zastanowić, ponieważ ten stosunek Wojtek delikatny, bo on mówi oczywiście, ale ona mu przerwała jednak, wiesz. Ten brak empatii bardzo poważnie ogranicza polskie możliwości rozwoju i kontaktu ze światem. Dziękuję pani uprzejmie, do widzenia. Do usłyszenia. Kończąc te myśli jakby o wierności władz pewnej, mam kilka miesięcy temu z takiej opracowanej przez policję listy symboli zakazanych została zdjęta falanga. To jest symbol obozu narodowo-radykalnego, ugrupowania, znaczy ewidentnie faszyzującego, to znaczy odwołującego się do przedwojennego faszystowskiego ugrupowania. A po tych atakach, które, jak już mówiliśmy, w Polsce się nasilały i to nie jest tak, że one są bez odzewu na Zachodzie. Ambasador Turcji kilkukrotnie interweniował w sprawie zwiększonej ilości napaści na studentów przebywających w Polsce, na tureckich studentów przebywających w Polsce oczywiście.
Natomiast jakby w żadnym momencie nie usłyszeliśmy zdecydowanych słów, nie wiem, ministra spraw wewnętrznych, władz Warszawy, które by otwarcie wyszły i powiedziały, że nie ma i nie będzie zgody w Polsce w roku 2016 na takie zachowania. Ja czy to jest takie ważne, zdaniem Państwa, żeby właśnie jest. Politycy zabierali w tym momencie głos i mówili, komentowali tego typu zdarzenia? To jest ważne, ponieważ mimo wszystko, mimo że ja się zgadzam, że większość polskich polityków, powiedzmy tak jak pan doktor mówił, nie stoi na jakimś bardzo wysokim poziomie, ale jakby to są ludzie, którzy mają pewien posłuch. I dosyć niedawno doszło do takiej bardzo tragicznej sytuacji w Harrow w Wielkiej Brytanii, kiedy zginął Polak. Kiedy był to jednoznacznie ksenofobiczny, rasistowski atak i ten człowiek został zabity dlatego, że był Polakiem. Ale chciałem powiedzieć o tym, jaka była reakcja brytyjskich władz. Znaczy minister spraw zagranicznych, Boris Johnson, zresztą w tej kampanii dotyczącej Brexitu bardzo sceptycznie nastawiony wobec imigrantów, jakby przebywający zresztą wtedy zupełnie przypadkiem w Warszawie, natychmiast powiedział, że to jest skandaliczne, że w Wielkiej Brytanii nie ma miejsca na ksenofobię i że wszyscy przybysze, również ludzie z Polski, są w Wielkiej Brytanii mile widziani. Jasne, w Polsce jeszcze nie doszło do tak tragicznego incydentu, ja mam nadzieję, że nie dojdzie. Ale nie słyszę tego typu głosów ze strony rządu, ze strony władz Warszawy. Panie doktorze, to jak pan by to skomentował? Pan jest socjologiem, tak? Tak, jestem socjologiem. No właśnie. Chciałabym też zapytać, jak pan widzi, jak to będzie w przyszłości ten problem? Się rozwijał w Polsce, czy zanikał? Socjolog wprawdzie nie bada przyszłości, tylko stan obecny, ale można wyciągnąć wnioski. Tu zgadzam się, że... Bo bardzo często się mówi o tym, że ludzie powinni zareagować, że współpasażerowie tramwaju, autobusu, że motorniczy, całkiem niedawno też kierowca, który też na naszej warszawskiej Pradze, który zareagował, został zabity. Więc nie ma tutaj, to jest pomieszanie pojęć. Ja zgadzam się, że... Chce pan powiedzieć, że ludzie się nieraz boją po prostu, tak, reagować? To nie, że nieraz, ludzie się po prostu boją. Najczęściej się boją. I motorniczy, i kierowca też ma prawo się bać i ma prawo bać się reagować. Poza tym, w związku z tym, że ja mam harcerskie serce, wielokrotnie zdarzyło mi się stawać w obronie osób, które były atakowane. Nigdy, a takich przypadków było kilkanaście, nigdy nie czułem ze swoimi plecami, nawet kiedy już przyjechała policja, wsparcia. Wielokrotnie było tak, że to ja byłem traktowany jako winny tego, co się wydarzyło i jakieś szarpaniny. Podobnie jest z telefonami, jeśli ktoś zadzwoni, policja, kiedy wchodzi do takiego autobusu, pyta na głos, kto zadzwonił do nich i oczekuje tej odpowiedzi. Także tutaj ta postawa polityków, władz miasta jest bardzo ważna. To widać bardzo wyraźnie było na przykładzie Nowego Jorku, który jeszcze kilkanaście lat temu był miastem, w którym nie dało się żyć ze względu na przestępczość, ale władze miasta stawały za mieszkańcami, dawały mieszkańcom gwarancję tego, że jeśli zareagują, że jeśli coś zrobią, to będą zawsze zaprotestują przeciwko takim działaniom i takim postępowaniu, będą zawsze za ich plecami. U nas niestety tego nie ma. Jest za naszymi plecami, nie ma nikogo. Jesteśmy osamotnieni, jesteśmy przerażeni w takiej sytuacji, zdaniem pana. Zresztą ja też tak myślę, że ludzie się po prostu boją, bo nigdy nie wiadomo, co taki agresor, taki agresywny człowiek, czy nie wyjmie noża i czy nie pchnie kogoś tym nożem, prawda? Że to może być coś więcej niż tylko agresja słowna, czy pobicie kogoś. Więc, ale w tym momencie naprawdę czuję się taka zawiedziona trochę, bo ja bym chciała, żebyśmy w tej audycji powiedzieli, bądźmy ludzie odważni, bądźmy solidarni, nie dajmy się takim sytuacjom, prawda? Tak bym chciała krzyczeć z anteny radiowej. Czasami ta reakcja może być najprostsza, przepraszam, to może być krzyk. Oczywiście nikt nie mówi tutaj o włączaniu się w bójkę. Ale czasami taki krzyk może uratować życie. Po prostu zwrócenie czyjejkolwiek uwagi, albo nawet spowodowanie tego, że napastnik orientuje się, że jest świadek. Świadek tego, co on robi. Czy jak ten list państwo pisali w obronie w związku z pobiciem profesora Jerzego Kochanowskiego, to byli wszyscy solidarni, studenci i absolwenci? Czy różne głosy były? Tam zdecydowana większość, wydaje mi się, że popierała to, co napisaliśmy.
Był pewien zgrzyt dotyczący tego, czy można to traktować jako odosobniony incydent, czy też mamy do czynienia z większą tendencją. My żeśmy w tym liście wprost napisali, że to jest kolejne z tego typu zdarzeń. Że to jest jednak tendencja. Tak, czyli i nie zgodziliśmy się, żeby to zdanie z niego wykreślić. Natomiast wydaje mi się, że zdecydowana większość osób, które w tej dyskusji nad tym listem brały udział, nasze stanowisko poparła. Jeżeli mówimy o tej konkretnej sprawie i o bierności, to akurat tutaj bym powiedział, że wbrew temu, co mówił pan rzecznik, w tej sytuacji motorniczy tramwaju zachował się skandalicznie według relacji pana profesora. To znaczy, że rzeczywiście... Nie reagował po prostu. Nie, wszedł do wagonu i powiedział, że jeżeli panowie chcą się bić, to żeby wyszli z tramwaju. Na zewnątrz, tak. Czym, to nie było sytuacji, że ktoś się z kimś bił. No tak? Znaczy jedna osoba była bita. No, ta sytuacja powinna być wyjaśniona przez tramwaje warszawskie i wyciągnięte konsekwencje wobec motorniczego, moim zdaniem. Bo to nie jest postawa, której oczekujemy w takiej sytuacji. Znaczy ja jakby nie chciałbym zrzucać winy na ten incydent za motorniczego, mimo że on się niewątpliwie niewłaściwie zachował. To znaczy jakby rozmawiamy już prawie od godziny. I on ściemnił, ten motornik. Tutaj w parku Skaryszewski też napadają i ten dziad w tej restauracji, w tym sratu tak samo. Nie wiemy, kim są ci ludzie. To trzeba ukarać. W sytuacji właśnie najbardziej dziada ukarać. Żeby zakończyć optymistycznie, myślę, że no co nie ma optymistycznie. List i bardzo dobrze bo jeżeli się on mówi, to że jak chcecie by się ale ten pomóc, list ma wyjście... zwrócić na coś uwagę właśnie on tych osób, które, którym daliśmy władzę do tego, żeby nami zarządzali na poziomie państwowym i samorządowym, więc do nich teraz ten apel, żeby nas wsparli również. Ten list jest ważny. Ja przeczytam jego fragment, który dla mnie jest najważniejszy. Nie chcemy żyć w czasach, kiedy mówienie w języku innym niż ojczysty staje się przyczyną napaści i agresji. Jako studenci, którym przez wiele lat wpajano, że musimy uczyć się na błędach historii, aby nigdy nie powtórzyły się wydarzenia z jej najczarniejszych kart, nie możemy godzić się na takie zachowania. Nie ma przyzwolenia na przemoc i ksenofobię. A niestety musimy kończyć program. Coraz więcej jest. Dziękuję Państwu za udział w audycji. Anna Tatar, Tomasz Sobierajski, Krzysztof Grochowski, no i słuchacze, którzy do nas zadzwonili. I Elżbieta Uznańska, która program prowadziła. Ja bym chciała, żeby nie było więcej powodów, żebyśmy takie audycje musieli robić, ale to tak, jest naiwność. I optymizm daleko posunięty. Niestety. Program jest Sprawa Jutro po 14. Państwu dziękuję dzisiaj za udział w audycji, a Państwa słuchaczy zapraszam na spotkanie z Jest Sprawą jutro. Do usłyszenia. Okropne, także widzicie Państwo, jeżeli chcecie się pobić, to na zewnątrz. To jest takie typowo warszawskie. Po warszawsku, brzuchem po piasku. 15 na zegarze, Marta Hernik, zapraszam na wiadomości RDC. Obok tych informacji nie można przejść obojętnie. Miasto jest nasze, ma nową mapę warszawskiej reprywatyzacji z nowymi nazwiskami ze wszystkich opcji politycznych. IPN wykorzystuje modę na escape roomy, stworzy pokój historycznych zagadek na temat żołnierzy wyklętych. Rosyjscy polarnicy otwierają szturm niedźwiedzi, które atakują stację meteorologiczną w Arktyce. Jest mapa warszawskiej reprywatyzacji 2.0. Kolejną poszerzoną wersję stworzyło Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Są na niej nowe nazwiska związane m.in. ze środowiskiem prawniczym, firmami deweloperskimi, Ministerstwem Obrony Narodowej i biznesem rosyjskim. Jan Śpiewak ze stowarzyszenia podkreśla, że występują tam także prawie wszystkie opcje polityczne. Warszawa i rynek warszawskich nieruchomości jest obecnie wykorzystywany przez różne grupy, różne środowiska i warszawski rynek nieruchomości, zarówno reprywatyzacja, jest świetną techniką do prania brudnych pieniędzy. I tak naprawdę myślę, że to rzuca nowe światło na reprywatyzację i pokazuje tak naprawdę, do czego reprywatyzacja mogła służyć i kto na tej reprywatyzacji zarabia. Zarabiali ludzie, którzy mają związki po prostu z mafią. Informacje, które przedstawione są na mapie, pozyskane zostały m.in. z KRS-u, z ksiąg hipotecznych i z artykułów prasowych. Mapa dostępna jest na stronie miastojestnasze.org oraz na ich facebookowym koncie. Trzej domniemani terroryści zatrzymani nad ranem na północ Niemiec mieli związki z zamachami w Paryżu, do których doszło jesienią ubiegłego roku, a poinformował o tym przed chwilą minister spraw wewnętrznych Niemiec. Jak dotąd nie wykryto konkretnych planów ataków w samych Niemczech.
Minister Thomas de Maizière powiedział, że zatrzymani mężczyźni dostali się do Europy, korzystając z usług tej samej grupy przemytników, która przerzuciła na kontynent zamachowców z Paryża. Podejrzani posługiwali się także dokumentami sfałszowanymi w tym samym miejscu, co sprawcy ataków we Francji. Stąd podejrzenia o związki z masakrą w Paryżu. Zatrzymani to obywatele Syrii w wieku 17, 18 i 26 lat. Zdaniem prokuratury przyjechali oni do Niemiec, aby wykonać zadania zlecone przez tak zwane państwo islamskie. Zdaniem ministra spraw wewnętrznych nie było jednak konkretnych planów zamachu. Najprawdopodobniej chodzi o uśpioną komórkę terrorystyczną, czekającą na rozkazy. Minister dodał, że grupa od miesięcy była obserwowana przez służby specjalne. Relacjonował z Berlina Wojciech Szymański. Większość grup w Parlamencie Europejskim podtrzymuje zastrzeżenia wobec Polski. Chodzi przede wszystkim o nierozwiązany kryzys konstytucyjny, ale deputowani zamierzają również poruszać inne tematy. Debata w Strasburgu zacznie się lada moment, zostanie przeprowadzona na wniosek chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i komunistów, przy sprzeciwie europejskich konserwatystów i grup eurosceptycznych. Kwestie Trybunału Konstytucyjnego mają być głównym tematem, ale europosłowie wezwali Komisję Europejską, żeby zajęła się także ustawami medialną, antyterrorystyczną oraz o służbie cywilnej. Wyrazili również zaniepokojenie decyzją o wycięciu części drzew w Puszczy Białowieskiej. Uśpieni terroryści. Film poświęcony żołnierzom wyklętym. To ostatni pomysł Instytutu Pamięci Narodowej. Szczegóły zna Cyryl Skiba, który jest ze mną w studiu. Idea jest prosta. Grupa znajomych wchodzi do pokoju zagadek i wyjdzie z niego dopiero po wykonaniu szeregu zadań i łamigłówek, tłumaczył mi Karol Madaj z Biura Edukacji Narodowej IPN-u. Gracze wejdą w pierwszej kolejności do aresztu UB i dostaną zadanie odbicia więźnia z tego aresztu. I przez różne pomieszczenia, różne jakby scenografie będą przechodzić, tak żeby wykonać to zadanie. To nie będzie tylko jedno pomieszczenie, tam między innymi będzie obóz partyzantów też. To klasyczna forma nauki poprzez zabawę. Pokój wyposażony będzie w szereg przedmiotów pochodzących z lat 40. Będą m.in. drzwi do celi z więzienia w Pułtusku, rozbitego w 1946 roku przez oddział Stanisława Łaneckiego Przelotnego. Całość uzupełnią filmy wprowadzające w tematykę żołnierzy wyklętych. Escape Room ma zostać otwarty najpóźniej w grudniu w Centrum Edukacyjnym IPN-u przy ulicy Marszałkowskiej. Zabawa na początku będzie za darmo. Później IPN planuje pobierać symboliczne opłaty. A już za moment gościem Polskiego Radia dla Ciebie będzie prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek. Rosyjscy polarnicy mają problem z białymi niedźwiedziami. Zwierzęta atakują stację meteorologiczną w Arktyce. Jak informuje agencja TASS, polarnikom kończą się już zapasy środków do odstraszania tych drapieżników. Polarne misie próbują dostać się do magazynu żywności. Ponad 10 zwierzaków od tygodnia krąży wokół budynku, w którym przechowywany jest roczny zapas jedzenia. Udało im się wybić jedno z okien, ale na szczęście nie weszły do środka. Polarnicy martwią się, bowiem zaczyna im brakować środków do odstraszania niedźwiedzi, a nie chcą zabijać tych drapieżników. Nowy zapas odpowiednich materiałów dotrze dopiero w październiku, gdy obok stacji polarnej będzie przepływał statek badawczy. A relacjonował z Moskwy Maciej Jastrzębski. Radio dla Ciebie. No cóż, misie polarne w Polsce na pewno by się nie odnalazły. Bliżej nam bowiem do tropikalnych upałów. 27 stopni mamy na termometrach w Warszawie. Od jutra trochę się ochłodzi i około 25 będzie na Mazowszu, ale o deszczu jeszcze możemy tylko pomarzyć, zwłaszcza ci, którzy codziennie muszą obficie podlewać swoje przydomowe ogródki. Ciśnienie powoli spada, wynosi 1006 hektopaskali. Ruszamy na ulice Warszawy i innych większych mazowieckich miast. W stolicy zatrzymujemy się na mniej więcej 20 minut na ulicy Prostej. Ona blokuje się od ulicy Żelaznej w kierunku Smulikowskiego. 10-minutowy zator na Słomińskiego od Andersa w kierunku Ronda zgrupowania AK Radosław. Kierowcy jadą też w korku w kierunku Marek, Otwocka oraz Pieseczna. W Radomiu ruch odbywa się jeszcze bez większych kłopotów. Wyjątkiem jest tylko zakorkowana ulica Żółkiewskiego, a w Płocku, w Siedlcach i w Ostrołęce ruch odbywa się płynnie. Autopromocja. Popałki, bo popałki to oni sięgają.
po pałki, to oni sięgają i tak dalej, i tak dalej. Ruscy są źli, Putin jest diabłem, a po drugiej stronie jest anielska siła, która musi zatrzymać złego. I po drugiej stronie co ma być? Głębokie spojrzenie mu w oczy? Głębokie spojrzenie mu w oczy? Putin broni nie tylko Rosji. On broni prawosławia, on broni cywilizacji, miłości. Wzruszył się pan. Szalenie, czyli... No, nic nie robimy. Możemy oskarżyć redaktora Chlastę właściwie. Zapraszam już jutro po 7:00. Grzegorz Chlasta. Autopromocja. Dziękujemy. No nawet niektórzy chcą tę z Rosją ostro nie występować, a już na pewno nie w imieniu grupy. To było takie dosyć ciekawe, bo to był ten moment też takich złych, można powiedzieć, emocji między niektórymi politykami naszego obozu rządzącego, a politykami europejskimi niemieckiego pochodzenia. Więc szef Europejskiej Partii Ludowej, Polski, Saskiej Kępy, powietrze Saskie. To jest taki Habeck z Bawarii. No wręcz wprost powiedział, że on nie będzie w imieniu grupy mówił, żeby nie było, że znowu Niemiec coś mówi, co ewentualnie mu się w Polsce podoba lub nie. I o ile pamiętam, wypowiadał się wtedy w imieniu grupy tejże politycznej, polityk z Hiszpanii. Czy ma znaczenie dla praktyk procedowania w Parlamencie Europejskim i podobnych, jeśli moglibyśmy się odnieść do historii parlamentu i podobnych zainteresowań całego parlamentu poszczególnymi państwami, czy ma znaczenie to, że nie będzie szefowej polskiego rządu? No, to znaczy, można by powiedzieć, że zawsze jest lepiej. No, między innymi zresztą pamiętamy, jak było w styczniu, tak? Że początkowo się mówiło właśnie, że pani premier nie pojedzie, ale ostatecznie zdecydowano, że pojedzie, no bo że tak będzie lepiej. No to jednocześnie jest okazja. Przede wszystkim... I to słynna Szulca, no musi pan z tym żyć? Wsłuchując się w odpowiedzi pani premier Szydło. No tak, ale też o tyle jest to ważne, że w tej chwili szczególnie w Parlamencie Europejskim grupa polityczna, w której jest Prawo i Sprawiedliwość, choć ciągle formalnie jest trzecią siłą polityczną, no jest dość grupą, która znacznie straciła na znaczeniu ze względu właśnie na wynik brytyjskiego referendum, no bo tam najmocniejsi i najsilniejsi byli do tej pory Brytyjczycy, to w końcu brytyjski polityk stoi na czele tej grupy, Karim Sayed, i on, Sayed Kamal, przepraszam, i on wtedy wypowiadał się w imieniu grupy politycznej, ale no to już był jako drugi głos, który miał pokazać, że nie wszyscy w Europie myślą tak jak parlamentarna większość. Ale najważniejsze było to, że mogła wystąpić pani premier, mogła się odnieść do różnych zarzutów, czy jak Hitler myślą, prawda? Wrażenie. Dziękujemy. Ciekawe.